Dzień doberek, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry. Rafał właśnie wyskoczył na chwilę do miasta, a ja zabieram się za przygotowanie śniadanka, bo jeszcze nic nie jedliśmy. No i zrobię na pewno kawkę i chyba tosty w jajku. Rafał właśnie odebrał nasze bony podarunkowe do szkoły syren i trytonów, więc teraz możecie już kupić syrenik dla kogoś na prezent. Przemienimy w syrenkę, nauczymy pływać w syrenim ogonie i zrobimy super fotki i wideo w wodzie. Meldujemy się w drodze na basen, za chwilę zaczynam dyżur. Rafał właśnie mnie odwozi do pracy i później standardowo spotykamy się w tym samym miejscu. Rafciu wpada na zajęcia. Na zabawę, na basenie. Przyznam szczerze, że nie wiem, kiedy mi ten czas zleciał, ale muszę już się pakować i lecieć na zajęcia, także spakowałem wszystko, mam tutaj jeszcze pasy, dołożymy do naszej szafy i w nowym plecaczku jestem zapakowany, także mega wszystko fajne, przygotowane, bo tutaj jest dużo przegródek i po prostu fajnie się użytkuje takie plecaki, bo tu mogę sobie mieć jakieś tu klucze, tu różne rzeczy, tu jest przegródka nawet na dokumenty, także mega fajnie. I drodzy Państwo, właśnie skończyłem zajęcia, szaleliśmy na basenie, a teraz biorę tobołki i ruszam, słuchajcie, do rodziców na chwilę, wpadnę na herbatkę, pogadamy trochę, także zostawiam manatę i lecę do rodziców. Jest Jona w swojej przepięknej kurtałce nowej. Tak jest, siema. Doberek. Reniferek. Co dzisiaj robimy? Nie powiedziała? Zbieramy zajęcie. Tak jest. Siema. Buzior. Jesteśmy w domku, więc czas wylosować herbatkę z kalendarza adwentowego i z tego co widzę, pierwszy raz mamy dwie różne tego samego dnia. Nie wiem, czy to tak przypadkiem się zdarzyło, czy to tak jest, że w różnych kalendarzach, ale do tej pory były takie same. Szykowaliśmy kartony z ozdobami, najwyższy czas udekorować choinkę. No jest zachwyt, ale jeszcze czegoś brakuje. Jeszcze małe elementy będziemy dowieszać, ale słuchajcie, już jest oficjalne powieszenie świątecznego czubka, także zaczynamy. Skakuj na hańkę. My jesteśmy świątecznymi czubkami, tak, Rafał. O. No tak będzie delikatnie wciśnięty. O sufit, wbij w sufit. O. O nie, to był żart. No. Jest? Uuu! Trzeba może będzie dociąć jakoś czubek. Ale jest gwiazda! Jest przepiękna choinka! Najlepiej to widać z tej perspektywy. Więc zapraszamy na prezentację. Pomijając jeszcze te kartony, no to jest bajka po prostu. Piękna. Chociaż nie wiem, czy tego czubka trochę nie ściąć. Troszkę może. Srebrnymi, niebieskimi i białymi ozdobami udekorowaliśmy choinkę, którą zabierzemy jutro do pracy. Zaraz odpalamy zegmę, wciągamy igły i ogarniamy przestrzeń, żeby już było tak pięknie. Rozwiesiliśmy pranie i teraz oficjalnie nasz pokój jest już gotowy na święta i jest przepiękna choinka. Teraz chwila relaksu i niedługo montaż. Tam już mam naszykowane pierniczki i Rafał właśnie nalał nam piwko, także relaksik. Jeśli chodzi o dekorację naszej choinki, to przywołuje ona masę wspomnień. Niektóre ozdoby są prezentami, więc bardzo miło nam się kojarzą. Większość z nich jest związana z podróżami. Tutaj mamy nasz Gdańsk. W zasadzie no to niekoniecznie podróż, tylko etap życia, bo mieszkaliśmy przecież w Gdańsku 2 lata. Tutaj co mamy? Proszę Państwa, szukam Zakopane. Dobra, za chwilę odwieszę, bo nie mam drugiej ręki. Tutaj dostaliśmy bombkę od Sercowniczki i z jednej strony jest mniejsze od 3. Tutaj pokazywaliśmy Wam ostatnio w paczce od naszej rodzinki Sercowników takie dekoracje. Tutaj bombka z okazji zakupu samochodu, nasza pierwsza zima z autem. Tutaj motocyklowa wyprawa przez Kaszuby. Tutaj dekoracje również takie dodatkowe i różne prezenciki, ale jest też symbol Mikołajów. Dotarliśmy w tamtym roku, w tym roku niestety zima nas powstrzymała, bo spadł śnieg. A na samej górze jest kreta. Nasze łupy. Gdzie jest kreta? Jest kreta. Taki mały dzwoneczek. Jest dzwoneczek z krety. Nasza ostatnia wyprawa w tym roku. Tutaj Warszawa. Tutaj jest Mikołaj. Tam kolejny dzwonek z wyjazdu. Tutaj pamiątka z pierwszych nart. Tutaj również prezenciki. O, takie myszki również ostatnio dostaliśmy. No jest masa różności. Tak jak lubimy. A wszystko tak tworzy taką piękną, spójną całość. Nie pamiętam, gdzie kupiliśmy ten dzwoneczek. Gdzieś w górach. W Karpaczu? Nie wiem. Jest napisane? Coś tam jest napisane. Centrum Rękodzieła Ludowego i Dziewiarstwa. Ale nie pamiętam, może Wam się kojarzy skądś ten dzwonek. Na pewno na bloku jakimś było, musieliśmy to pokazywać. Dzwoneczki takie. No ja po prostu nie idę spać, bo się to będę zachwycać. Na dole już są prezenty. Na razie jeszcze nie popakowane tak jak będą docelowo, ale są w środku prawdziwe prezenty, to nie są atrapy. To jest dekoracja. Tak, także naprawdę jest no prawdziwa choina, nasza pierwsza taka wielka i w ogóle ten pokój nabrał takiego uroku. Nasza pierwsza rodzinna tutaj choinka. Tak, o tutaj jeszcze talerz po jedzonku, ale również kartki od Was z kilku ostatnich lat, wszystko gromadzimy i co roku na święta mamy taką tutaj piękną wystawę i to jest również masa wspomnień dla nas. No bardzo nam się podoba tutaj klimacik, tu jeszcze herbatka, tu się montuje vlog, tu się żyje, proszę Państwa, i jest przecudownie. Zaraz przejdziemy jeszcze do kalendarzy adwentowych, ale tak sobie jeszcze myśleliśmy, że w ogóle no, ten pokój akurat. Wszystko tutaj zrobiliśmy od podstaw, totalnie po naszemu. Nie jest idealnie pod względem budowlano-stylistycznym, ale jest idealnie ukazane nasze wnętrze, nasze wnętrzności. Jest bosko. A teraz, proszę Państwa, kalendarze adwentowe. W tym celu udamy się w nasze specjalne miejsce. Chciałam powiedzieć szczęśliwe, ale co prawda jeszcze nic nie wygraliśmy. Dzisiaj Ty drapiesz, czy przejmujesz stery za kamerą, bo mi się przyda długa ręka. Dawaj, będę drapał. Jest. Który dzisiaj jest? 8. Tak jest. Drodzy Państwo. No weź nam skombinuj jakąś kartę. Na dole będzie ile wygramy, tak? Tak. 25 zł. No dobra. I choinka. I prezent... A. Pogardziłeś i nie ma. A byłoby miło. Dobra. Już by się zdrabka zwróciła. Ale jeszcze mamy szansę. Najważniejsze jest to, że mamy dobre czekoladki. Tu jest 8, proszę bardzo. Dzisiaj mamy taką złotą. Lindt Premium Chocolatier. Bardzo dobrą. Tutaj, drodzy Państwo, jest 8. Mamy hop, hop. Te bałwankiem. Mamy się. Konia na biegunach. Był już jeden, bo już ja śpiewałam. O, drodzy Państwo, no właśnie, nie chciałem, szybko to zamknąłem, żeby nie było powtórki śpiewania. No i dobra, a tu teraz zielone, takie ogrowe żelki. O, podaszek. A nie, żaby. O, żabka jest, proszę bardzo. My lubimy żabki, także mega fajna tutaj żabusia zlatuje dzisiaj. A w naszej instagramowej zabawie dziś pokazywaliśmy, co teraz czytamy. I to są książki czytane aktualnie przez sercowników. W międzyczasie nasze storieski codzienne. Zapraszamy serdecznie na Instagrama. Jest już dosyć późno, a w zasadzie właściwie to wcześnie. Dziękujemy pięknie za oglądanie vloga. Zabieramy się za montaż. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. Jak zawsze, do zobaczenia jutro.